Cześć, z tej strony Grzegorz. Adam. Ze słonecznej Florydy. I Drew. Co? Drew. Pan operator. Jaki kto? Drew. Co to jest Drew? No ten gość, nie? Dlaczego Drew? A jak ma na imię? Nie wiem. No Drew, na koszulę. Drew miał na imię. Drew? No. Okay. Dobra, to jeszcze raz. Drew przekłada samochody, którymi nie jesteśmy zainteresowani i ma przywieźć auta, którymi jak najbardziej jesteśmy zainteresowani. Część jako oględziny, część jako ciekawostki, część jako auta, które w przyszłości mogą się pojawić i które myślę, że będziemy chcieli zalicytować. Tak naprawdę jesteśmy w New Jersey, przylecieliśmy ze słonecznej Florydy. Tutaj też ciepło, tylko trochę chłodniej. W planach mamy kilka wizyt po aukcjach wokół Nowego Jorku. Tutaj również sporo aut kupujemy, a Wam chcemy pokazać najciekawsze. Nie, no różnica jest taka, w Miami na pewno plac był wyasfaltowany, ładny, wszystko w kant. Tu też jest ładnie, te auta są posekcjonowane, poukładane. Na pewno przy takiej pracy operatora i przy podnoszeniu ułatwia to, że tutaj jest żwirek, nie? Bo tymi widłami może po prostu się trochę wbić jednak no, w ten żwirek. W niższych autach albo z uszkodzonym zawieszeniem. Co dla Was dzisiaj przygotowaliśmy? Z najciekawszych aut, które zobaczycie w dzisiejszym odcinku, Explorer ST mi się na pewno rzucił w oczy, nowy Mercedes GLS, fajny X3, M40 i Jaguar F-Pace. W poprzednim odcinku na Florydzie pokazywaliśmy Range Rovera SVR, to w tym odcinku mamy Jaguara F-Pace'a SVR. Oprócz tego jako ciekawostka BMW M8, BMW M8 Competition, Audi R8, Audi RS5 Sportback, Maserati Levante i jeszcze chyba kilkanaście aut najciekawszych przygotowaliśmy. Jedzie! SVR chyba jedzie pierwszy. Chyba SVR, dokładnie. Ta, chyba SVR 500 koni, to razem z Volvem mają gdzieś koło 1000. O, jednak. Jednak Jeep. To był Jeep? Tu był tak, też Jeep. Był. O. Wow, patrz jaka subskrypcja. Na Tumiku ją dali. Natomiast zaczniemy sobie od Jeepa Grand Cherokee'ego z 2018 roku. Auto mimo tego, że pojawił się nowy Grand Cherokee, wciąż bardzo popularne, bardzo często przez nas importowane. Najczęściej w wersji Limited, podstawową wersję Laredo zazwyczaj Wam odradzamy. Warto koniecznie oczywiście wybrać napęd 4x4. Auto z silnikiem 3.6, bardzo dobre do gazu, ceny paliw na stacjach przerażają. Auto w wersji wyposażenia Trailhawk. Jeżeli chcecie auto tanie w eksploatacji, no to tak jak powtarzałem wcześniej, Limited. Jeżeli chcecie więcej komfortu, to mamy Trailhawka i Summita, które już mają pneumatykę. Jeżeli chodzi o uszkodzenie, przede wszystkim z boku wgniecione drzwi, delikatnie podgięty poszycie progu, natomiast z tego co sprawdzaliśmy, to spokojnie da radę wyklepać. I z tyłu auto uszkodzone przede wszystkim w lewy bok, to jest jego główne uszkodzenie. Auto stoi na kole prosto, zagięty. Tutaj błotnik oraz tutaj ten okular. Moim zdaniem tutaj spokojnie naprawa z wymianą samego poszycia błotnika się powinna udać. Spróbujemy sobie otworzyć. Natomiast to wszystko tu jest porozbierane. Można, niestety kole już wypite. Adam wcześniej tutaj był, więc dam kole wypił. Nie napijemy się zimnej Coca-Coli. Dojazdówka. Właśnie w jej miejsce możemy zamontować butle z LPG. No i jeszcze tutaj zagięty ten pas tylny, tak zwany serwisowy. Jego również trzeba będzie zamówić i wymienić z ASO. Fajny egzemplarz, bez daty licytacji, 29 tysięcy mil. Mamy tutaj 19 rok, już tutaj ten taki fajniejszy wyświetlacz, natomiast reszta rodem z poprzednich Grand Cherokee. Sterowanie trybami jazdy, auto, piasek, śnieg, kamienie, błoto, pneumatyka, góra, dół. Pneumatyka to jest mega komfort, ale również droższe koszty eksploatacji. Mieliśmy również z naprawą starsze Jeepy Grand Cherokee, które właśnie jakieś tam problemy z kompresorem były. To nie jest na pewno tani element do eksploatacji. Pokażemy Wam Grand Cherokee'ego najnowszego L. Szerzej go sobie omówimy, jeżeli naprawimy egzemplarz, który obecnie mamy w naprawie. No dużo mniej niż ten uszkodzony. Ten egzemplarz, no naszym zdaniem, to już jest za dużo. W przypadku tego możemy wymienić tylko i wyłącznie poszycie i pas tylny serwisowy. Tutaj niestety ktoś już będzie potrzebował ćwiartki, żeby tu wjechać. Podłużnica tutaj delikatnie obtarta, tutaj gnieciona, tutaj całe to nadkole mocno wjechane, także naszym zdaniem fajne auto do importu, komfortowe, 7-osobowe w przeciwieństwie do poprzedniej generacji. Natomiast raz, że ten egzemplarz jest mocno uszkodzony, to jeszcze wersja wyposażenia. Mamy tutaj wersję Altitude, czyli takie bogatsze Laredo. Mamy grzane siedzenia, grzaną kierownicę, natomiast prezentowany model jest praktycznie najbiedniejszy w ofercie samego Jeepa. Kolejny samochód to Mustang w wersji convertible, czyli cabrio. Niezbyt popularne auto u nas w Polsce.
z silnikiem 2.3. Większość Mustangów w ogóle w Stanach w wersji cabrio jeździ z silnikiem 2.3, ponieważ są to auta szczególnie dużo wypożyczalni na Florydzie ma te Mustangi. Tutaj samochód doposażony o 10-biegową automatyczną skrzynię biegową, ona wymaga dopłaty $1600 i ma 18-calowe koła. Wersja podstawowa tego Mustanga w Stanach to wydatek rzędu $36 000. Samochód jest uszkodzony, jak widać, po całym boku. Jest to bardziej naprawa panelowa, począwszy od, no tutaj wiadomo, lampę trzeba by było sprawdzić, ale na pewno gdzieś tu pękła od reflektora. Zderzak być może się uda uratować. Na pewno do wymiany błotnik, lusterko, drzwi i tylny błotnik. Zobaczcie, ale tutaj jak się otworzy drzwi, to nie wygląda to najgorzej. Nie wygląda, żeby te drzwi narobiły tutaj więcej jakiejś szkody. No, one się może do końca nie zamykają, bo tutaj jakby opadły z tamtej strony, bo siła uderzenia była tutaj blisko zawiasu, więc one po prostu opadły. Aczkolwiek ja mniemam, że próg maksymalnie, co będzie, jak to będzie wymagał polakierowania, ewentualnie jakiegoś lekkiego podciągnięcia. Tutaj tak samo naprawa poszycia tylnego, zderzak, być może, zobaczcie sobie, zderzak jest umieszczony na takich zaczepach. Jak któryś z tych zaczepów, jeden, no ten pierwszy jest najważniejszy, ale ten czy ten, nie będzie go tutaj, będzie uszkodzony, to taki zaczep można ewentualnie naprawić, jeżeli to jest jeden. Jeżeli będą trzy, to ten zderzak po prostu leżał nie będzie, ale na pewno taki oryginał będzie leżał lepiej niż choćby nawet zamiennik. Zwróćmy uwagę tutaj na typowo na ten błotnik, na ten fartuch. No nie ma tutaj żadnych elementów, które by no jakoś niepokoiły. Odpaliłem go, przejechałem się nim, nawet złożyłem dach. Jest to fajna wersja, bo jest oczywiście skórzana tapicerka. Mamy duży ekran z nawigacją, fotele elektryczne. Więc no czego chcieć więcej w Mustangu? Wystarczająca opcja. Grzane, co najważniejsze, wentylowane fotele na lato. Nie wiem, wspominałeś to auto stolen, nie? Czyli chyba tak. Prawdopodobnie rozbił go złodziej, natomiast złodziej, który ukradł tego Explorera, no nie zdążył go rozbić, został samochód odzyskany po kradzieży. W Polsce nie ma problemu, żeby je zarejestrować. No i tak jak ten egzemplarz w bardzo fajnym kolorze, nie wiem jak go nazwać, taki zielono-szary, taki liściasty. Tutaj jakieś drobne obcierki, no to tak naprawdę mogło się stać nawet i gdzieś tutaj na placu. Do pomalowania na pewno mamy przedni zderzak, który jest pęknięty, który nawet by wypadało pewnie wymienić, ten błotnik, jakaś rysa na tylnym dachu, a tak to auto całe. Mamy olej, mamy płyn chłodniczy, nie ma żadnych uszkodzeń od środka, w aucie nie ma prądu, nie mamy tutaj jakichś zaawansowanych narzędzi, zresztą nie możemy mieć, żeby sprawdzić, czy na przykład silnik kręci. No, można założyć, że na 97% będzie wszystko w porządku. Oczywiście, tak jak zawsze powtarzamy, jakąś dozę niepewności, 3-litrowa jednostka, 400 koni, do 500 koni praktycznie bez większych modyfikacji mechanicznych nawet można taki samochód zchipować na te kilka Explorerów, które do tej pory kupiliśmy. Żaden nie miał tutaj trzech miejsc. Ta dopłata, patrzę w stickerze, kosztuje tylko $495, natomiast każdy, jakby większość Amerykanów się decyduje na te fotele kapitańskie. Są praktycznie te dwa fotele z podłokietnikami, natomiast nasz jeden klient chciał dokupić ten fotel i niestety no, praktycznie nie występują w ASO, to nawet jakieś kosmiczne pieniądze. Oprócz tego w tym egzemplarzu widzę, że mamy Premium Technology Packet, 14 głośników oraz multikonturowe siedzenia z przodu, grzane, wentylowane i z masażami. Kolejne auto z 2020 roku, niecałe 10 tysięcy mil przebiegu, Mercedes GLS 450, czyli największy SUV w gamie Mercedesa, 7-miejscowe komfortowe auto. Szkoda, no, na zdjęciach tak naprawdę nie do końca wiadomo, co to jest. Ja zacząłem to auto oglądać, zrobiłem oględziny, ponad 40 zdjęć zrobiłem, które będą na naszym Facebooku oraz możemy wysłać Wam na maila. Natomiast auto, jeżeli się przyjrzymy, nie ma zderzaka, obie lampy są całe, maska jest cała, tutaj ten pas jest cały, płyn chłodniczy jest, tabelka jest cała. Tutaj jedyne co, to mamy zaznaczone X, nie wiem czy może delikatnie gdzieś plastik pęknięty, ale również wydaje mi się, że jest całe. Główna szkoda, słuchajcie, to jest tutaj no oczywiście brak tego zderzaka, ktoś prawdopodobnie w coś nie wyhamował oraz urwana wiązka, dwie czy trzy wiązki są w bagażniku, auto pewnie było w Mercedesie, być może nawet zastanawiano się nad jego naprawą. Auto stoi na dojazdówce, natomiast zawieszenie całkowicie, no, nie widać, żeby gdziekolwiek, jakikolwiek wahacz, drążek, półoś była pęknięta, nic nie jest również oznaczone
zaznaczone X-ami. Nie ma również listwy progowej, oderwana jest ta listwa przyszybowa. Mamy pęknięcie na szybie, to akurat mogło być również w czasie jazdy, eksploatacji, ponieważ dużo kamieni akurat na dużo więcej, wydaje mi się, szkód spowodowanych gdzieś kamieniami od ciężarówek, które wypadają spod kół w Stanach. Tu jakieś zaznaczone taśmą klejącą na relingach, natomiast też nie widzę. Szklany, panoramiczny dach. No i tutaj ta listwa, nie wiem, jakieś drobne rysy ona posiada. Chyba bardziej od taśmy klejącej, ciężko mi stwierdzić. Brakuje listwy progowej, natomiast sami rdzeń, do którego przykręcamy właściwą listwę progową, jest cały nieuszkodzony. Wsiądziemy sobie do auta, auto ma prąd, Mercedes GLS oczywiście najnowszej generacji. Mamy już tutaj ten duży, podłużny kokpit, dwa kluczyki. W aucie mamy pneumatykę, nie mamy za to distronika. To z rzeczy, które zauważyłem, w Mercedesie nie tak prosto jest rozkodować wyposażenie. Natomiast jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany tym egzemplarzem, mamy znajomych w salonie Mercedesa i możemy przez ASO rozkodować. Szklany dach, który wpuszcza dużo światła, kurzana, perforowana tapicerka, mamy tutaj ogrzewanie i mamy tutaj wentylację, mamy również pneumatykę. Przed Wami najnowszy model BMW serii trzeciej, czyli G30. Moim zdaniem bardzo stylistycznie udany model. Samochody w Stanach marki BMW, one w standardzie już są dobrze wyposażone. Mamy tutaj dwulitrową jednostkę benzynową o oznaczeniu 330i z bardzo pożądanym napędem X-Drive. Między innymi wymienię Wam, co wchodzi w skład standardowy. Na przykład w Polsce za nagłośnienie Hi-Fi trzeba dopłacić. Tutaj ono jest w standardzie. Natomiast za co jest dopłacone? Za otwieranie bezkluczykowe, za oświetlenie ambientowe, które podkreśla bardzo fajnie charakter wnętrza wieczorem. Są podgrzewane fotele, co ważne, jest podgrzewana kierownica, to jest świetna opcja. Remote Engine Start, czyli możemy z kluczyka odpalić samochód, coś czego nie ma w Europie. Mamy jeszcze takie ostrzeżenia o zmianie pasa ruchu, martwe pole. To tutaj w Nowym Jorku to jest bardzo przydatna opcja, ponieważ ten ruch nie dość, że jest dość szybki, to jeszcze ludzie dość często zmieniają pasy, więc to jest opcja, która się przydaje. Samochód niestety nie odpala. Szkoda, na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo kosmetyczna i nie jest też jakaś rozległa, jeżeli popatrzymy. Tu jak odchylimy ten zderzak, to musicie wiedzieć, że te styropiany, to co tu w Europie się daje, one... Ta pianka pod zderzakiem jest troszkę inna w Stanach, ona jest zdecydowanie mocniejsza i wcale nie żartuję, ponieważ naprawiając kiedyś F30 zamówiliśmy taką piankę i w Polsce jest taka pianka, że jakbyś ją, powiedzmy, łatwo jest ją złamać, czy coś uderzył, to by się złamało, natomiast ta w Stanach mogłaby służyć jako element obronny. Proszę bardzo, ta belka została skrzywiona, tutaj końcówka podłużnicy oberwała, zapewne gdzieś tutaj jest czujnik zderzeniowy, który był odpowiedzialny za to, że poduszka powietrzna kierowcy wystrzeliła. Natomiast patrzcie, na pasie przednim nawet te śruby się nie poprzesuwały. Zobaczcie, ta szkoda nie jest wcale duża. Ja nie mówię, to nie jest wiadomo sam zderzak, ale to jest grubsza kosmetyczna sprawa. Wymiana końcówki końcówki tej aluminiowej, samego końca. Pas przedni, który też jest ze stopów lekkich. No i oczywiście masę plastików, różnych pierdółek i reflektor. Ale zobaczcie, maska jest tu przygięta. No pewnie jak ktoś będzie chciał, no to wymieni. Do tak młodego auta idzie jeszcze kupić części w kolor. W środku mamy pozostałość po reflektorze przednim. O, tu mamy część grilla, tu jest to, co pozostało z reflektora, więc jeżeli będziecie chcieli amerykański reflektor, to tutaj odłożymy pas tak, żeby nie uszkodził. Tapicerka, wszystko jest w niemal idealnym stanie. Zresztą tym samochodem pani się długo nie nacieszyła. A skąd wiem, że jeździła pani tym samochodem? Ponieważ w aucie, jak i w bagażniku, znaleźliśmy bardzo fajne markowe szpilki. Nie wolno oczywiście nic wynosić z aut, więc tak samo te szpileczki je tutaj schowamy, żeby kogoś nie kusiły i niech sobie czekają. Ktoś je kupi po prostu z samochodem. To jest ten window sticker. Czasami znajdują się te window stickery, ktoś to ściąga z szyby i po prostu zostawia. Bardzo ładna, zadbana seria 3. Kolejny samochód, również BMW, natomiast już, jak to niektórzy puryści powiedzą, co tu chodzić na tym, bawić się jak podłoga to lawa, nie? Jakby powiedzieli puryści BMW z tym, co powinno być pod maską, czyli dumny napis M Performance z silnikiem sześciocylindrowym wzmocnionym przez M Division. Co mnie tylko zastanawia, w tym aucie jest bardzo mało płynu chodzącego, w zbiorniczku wyrównawczym go praktycznie nie znalazłem. Co nie znaczy, że go może nie być, ale na pewno jest go za mało. Jeżeli samochód
będzie się dało, to go spróbuję uruchomić i zobaczymy, czy wyświetli nam jakiś komunikat, oczywiście na niezbyt długą chwilę. Z przodu ten samochód nie nosi ponad normatywnych śladów użytkowania poza jakimiś drobnymi odpryskami czy rysami, ponieważ są to samochody używane, więc każdy z nich mniejsze lub większe ślady użytkowania będzie miał. Natomiast no, te koła mogły być większe, szczególnie w modelu X3M40i. Natomiast szkoda jest z tyłu i na tym się teraz skupimy. Samochód w wersji podstawowej kosztuje $56,600. Natomiast mamy dołożony tutaj Driving Assistant Package, czyli kamerę cofania, asystent parkowania, co nie jest zawsze oczywiste, ponieważ ostatnio na jednym z poprzednich filmów był pokazany BMW M3 CS, który w ogóle nie miał czujników parkowania i tam był taki napis, pewnie Piotrek może pokaże, no sensors. Head-up display, ogrzewana kierownica, ogrzewane przednie fotele, Harman Kardon nagłośnienie, ambientowe fotele i kolor Pytonic Blue. Tu jest podłoga, wykładzina z bagażnika, ja ją wyciągnąłem, ponieważ oni to wyciągali do oględzin. I tak, na pierwszy rzut oka wydaje się, że ten samochód, że klapa głównie ucierpiała. Wymienimy klapę, będzie ok. Natomiast jak się przyjrzymy bliżej, proszę bardzo, tutaj, tu uszkodzenie oddało swoją siłę. Tego można by nie widzieć na zdjęciach jeszcze. Natomiast my, mając, że tak powiem, dość wprawne oko i zawsze trzeba brać takie ryzyko, to jest duży SUV, to popatrzcie tutaj na tą szparę. Ona się tutaj coraz mniejsza robi. Tu już nawet paznokieć nie wchodzi. Patrzcie, te drzwi tutaj niestety ściągnęło. O, nawet one się tak głucho zamykają, ale się zamykają. Ten zawias tutaj je po prostu zbliżyło, więc samochód będzie konstrukcyjnie będzie wymagał pewnego prostowania, tak? No, nie obędzie się tutaj bez ściągnięcia tego tyłu. Nie powiem, bo być może tutaj ta blacha zapewne jak się zacznie ciągnąć, strzeli i pewnie trzeba będzie tutaj to naprawiać. No nie wiem, wymiany raczej nie, natomiast naprawa to nie jest takie hop-siup jak się wydaje, czyli na pewno nie tylko i wyłącznie wymienić klapę, zderzak i jedziemy. Chociaż samochód niewątpliwie powinien jeździć, bo równo stoi na kołach. Niestety samochód nie odpala, a omówienie wnętrza, no Piotrek Wam pokaże wnętrze, natomiast omówienie szczegółowe jest tego samochodu na kanale Global Motors, więc jeżeli byś chciał, może nie tego, ale konkretnie takiego modelu, jeżeli będziesz chciał, to tutaj się pojawi link. Tym razem akcent angielski, najmocniejsza wersja SVR, 5-litrowy silnik. Bogato wyposażony samochód, który oglądamy dla klienta. Tutaj był cień nadziei, że to auto będzie w miarę fajnym stanie, natomiast będziemy musieli go odradzić, a zaraz Wam powiem czemu. Window sticker, czyli jego bazowa cena w salonie to $96,580 z doposażeniem. Czyli tutaj to jest auto droższe już niż Corvette. Aktywny tempomat, blind spoty, 22-calowe koła, kamery surround view, a co najważniejsze, ta farba matowa to była dopłata $7,400 w Stanach. W Polsce to by było pewnie 40-50 tysięcy złotych. Zobaczcie, nie ma panelu, który byłby nieuszkodzony, więc odbudowanie choćby nawet tak drogiej farby nie raz, że nie będzie łatwe, dwa będzie czasochłonne, trzy bardzo drogie. Auto po uszkodzeniu po prostu musiało przekoziołkować. Szyberdach, dach, relingi. Nie ma tutaj elementu, który nie wymagałby albo lakierowania, albo naprawy. To koło krzywo stoi. Tu jest zagięte. Ten reling zdarty, zagięte, rekinek ściągnięty. No nie, klapa z tyłu chyba najlepiej wygląda z tego auta i zderzak. Samochód, jak się go otworzymy w środku, też nie wygląda zachęcająco. Jest brudny, wyszczelone poduszki. W środku nawet jest jakiś nieprzyjemny zapach, więc nie będę... O. Nie chcemy nawet do niego wsiadać. Fotele ładne, tapicerka ładna. Tutaj rozsypaje się centy, ale nie. Korci. Czujesz ten zapach? No, drama. Ja mam wrażenie, jakby ktoś po prostu podczas tego kosiołkowania no, się mocno wystraszył, nie? Kolejne auto, całkiem ciekawe, Levante SQ4, za którym również stoi nie mniej ciekawa historia. Auto, jak sprawdziliśmy sobie Carfax, 25 tysięcy mil przebiegu podczas ostatniego serwisu. 15 grudnia zeszłego roku zostało skradzione, natomiast według tego znaczka miało przydzielony numer kontenera 28 lutego 2022 roku. Czyli prawdopodobnie albo złodziej sprzedał auto, albo jakaś zorganizowana szajka złodziei to auto ukradła i chciała go wywieźć poza Stany Zjednoczone, prawdopodobnie fałszując w międzyczasie
papiery. Na kontroli celnej pewnie to wyszło, więc jeżeli się zastanawiacie, dlaczego czasami macie przydzielony numer kontenera, a nagle ten booking spadnie, to oczywiście małe prawdopodobieństwo, ale zawsze takie jest, że na przykład w tym kontenerze był inny skradziony kontener, wtedy celnicy auto zawrócili. Oczywiście kupę problemów dla przewoźnika, dlaczego, po co i tak dalej. Auto skonfigurowane w 2019 roku na 85 tysięcy dolarów, do tego 4 tysiące podatku sales tax, czyli tak zwanego ich mniejszego VAT-u. Zawsze ceny w Stanach są podawane netto, więc tego to jest zwykle poniżej 10%. Akurat takie stany jak Nowy Jork mają ten podatek najwyższy. Total cash price 90 100 dolarów i financing 9 800 dolarów. Auto kosztowało 99 900 dolarów. Sumarycznie obejrzeliśmy komplet zdjęć na naszym Facebooku. Nie będziemy się rozwodzić o jego uszkodzeniach, ponieważ uszkodzeń żadnych nie ma. Auto nie pali dlatego, że nie ma kluczyka. Olej w silniku jest. Obejrzeliśmy dokładnie auto zarówno na zewnątrz, jak i w środku, pod silnikiem sprawdziliśmy olej, wszystkie płyny są. Tył wygląda no dość dziwnie tutaj na żywo, natomiast auto oczywiście ma pneumatykę, jest podniesione na pneumatyce na samą górę. Jeszcze jedna ciekawostka, którą zauważyłem oglądając ten samochód. Ktoś wydał 100 tysięcy dolarów na samochód, opony z 2017 roku, a gdy pojechał gdzieś tam na inspekcję, powiedziano mu, że no panie, no przód wypadałoby już zmienić, przód się kończy, na tyle pan jeszcze pojeździ, wypadałoby kupić nowe opony. To Amerykanin, jak to często też ogólnie Amerykanie robią, nie tylko w tym przypadku, wymienił tylko i wyłącznie dwie opony, także z tyłu mamy dwie stare opony, z przodu mamy dwie nowe. Często akurat tak bywa, że Amerykanie, o ile olej wymieniają co te regularne serwisy co 5000 mil, to właśnie opony potrafią wymienić pojedynczo, a nikogo nie dziwi wymiana tylko jednej pary. Teraz auto z grubej rury, można powiedzieć, Audi R8 z silnikiem V10 umieszczonym centralnie. Jest to wersja z napędem na tył. To nie jest zbyt popularne. Większość samochodów jest na cztery koła, ale taki samochód na pewno Wam sprawi wiele fanów. Zresztą umieszczony silnik z tyłu to nie znaczy, że to auto będzie się gorzej prowadziło. Na pewno będzie bardziej narowiste, ale też ten silnik sprawi, że to auto będzie praktycznie cały czas przyczepne. Uszkodzony jest zarówno po prostu po przekątnej. W przedni prawy narożnik i w lewy tylni. I tutaj Wam pokażemy szczegółowo. Moim zdaniem uszkodzenie takie bardziej bym zakwalifikował do tych szczęśliwych, ponieważ tutaj ominęło główny element konstrukcyjny, czyli podróżnicę. Wiele tutaj, wiadomo, będzie trzeba plastików, no reflektor cały. Tutaj widać jakieś węże, tu pewnie jakaś też chłodnica była. Te aluminiowe węże tak samo. Złączki wiele. Wiele elementów takich drobnych będzie potrzebnych do odbudowy. Na pewno będzie trzeba je zakupić, no, część rzeczy w serwisie, bo ciężko będzie znaleźć też używane elementy do takiego samochodu. Maska na pewno też do wymiany. Samochód, no, z przodu nie zobaczycie silnika, bo jest on umieszczony centralnie, ale bardzo fajna wersja. Ma karbonowe dodatki, karbonowe lusterka, progi. Tutaj ten wlot, który jest charakterystyczny dla R8. Kiedyś za te elementy też było, trzeba było bardzo dużą kwotę dopłacać. Tak samo bardzo duże z tyłu karbonowe skrzydło, karbonowe elementy również pod reflektorami tylnymi. Czarne emblematy. Samochód jest oklejony taką, ja bym to nazwał taką majtkową folią. Możemy Wam pokazać kawałek. Zdejmiemy ze zderzaka, bo ona i tak będzie musiała być tutaj ściągnięta. To zawsze się wiąże z ryzykiem zakup takiego auta, on jest szary pod spodem. No zdecydowanie teraz kolor, który bardziej się rzuca w oczy. Natomiast z tyłu to zbyt wielkiego uszkodzenia nie ma, ale takie elementy jak ten nie należą do najtańszych. Tutaj nie wygląda, żeby konstrukcyjnie coś uległo uszkodzeniu, aczkolwiek no to zawsze, widzicie, tutaj jest ciasno. Tutaj jest bardzo dużo elementów, spinek. Ze względu na to, że tutaj jest silnik, układ wydechowy z tyłu poprowadzony, to też wiele elementów musi być osłoniętych przed dość wysoką temperaturą, więc to wszystko, no ślizg tutaj zderzaka pęknięty, więc te wszystkie elementy trzeba będzie rozebrać. Na pewno przy takiej naprawie jednoznacznie nie idzie ocenić kwoty końcowej naprawy, ponieważ tu wiele rzeczy może wyjść w trakcie, samochód jest niski. Więc pewnie tutaj coś zahaczyło i wyrwało ten zderzak, więc równie dobrze może nawet być coś loader, uszkodzone. Nawet mógł loader. Mógł loader urwać, coś może być też uszkodzone z zawieszeniem, natomiast zobaczyłem do silnika pod korek. Nie ma, że tak powiem, ciężko jest sprawdzić olej, silnik jest umieszczony nisko. No nie ma tutaj takiego, nie wiem, ogólnie dostępnego bagnetu w ogóle, żeby klapę otworzyć, to jest taka zawleczka tam za siedzeniem pasażera.
No to co, spróbujemy go odpalić chociaż na ułamek sekundy. We wnętrzu przyciski odpalania na kierownicy Drive Select, czyli wszyscy idą w stronę Ferrari, bo Ferrari po raz pierwszy umieściło te przyciski na kierownicy. Tutaj w odróżnieniu od Lamborghini nie ma tych kierunkowskazów takich motocyklowych, jest normalna gałka do zmiany kierunkowskazów. Piękne czerwone wnętrze, które mi się zawsze podoba. I niespotykana czerwona alkantara na kierownicy, wielkie łopatki karbonowe, no kierownica naprawdę kosmiczna. To co, chociaż na sekundkę? Jest. Ja stanę na chwilę. Odpala. Pijemy wodę Poland Spring w Stanach. To jest coś, nie? Ja myślisz, w Polsce jest rozlewana? W tych kontenerach, w których przypływają nasze samochody, wraca Poland Spring zapakowana. Jak myślisz, rozlewana w Nałęczowie czy w Muszynie? Może to jest kran Spring. No, zobaczcie, te nawiewy, tu wszystko z karbonu. No, to auto jest naprawdę bardzo różne. Ono, o, patrzcie, to jest w ogóle limitowana wersja. 1 of 99999. Nie, bo to jest wersja, że RWD tyle wyprodukowano. No widzicie? Żadne fotele są, wentylowanych nie ma, czyli nieciekawie na duży upał. A na pewno w takim aucie można mieć spocone plecy. Nagłośnienie Bang Olufsen. Nie mam. Nie wiem po co komu Bang Olufsen, jak masz V10, nie? Ale jest. Może z głośników dochodzi jeszcze. Ale ładne. No te przyciski to takie same jak w Audi, w każdym innym modelu, nie? Szukamy takiego samochodu dla klienta jak BMW M8 lub X3M. Przywieźliśmy tutaj, kazaliśmy sobie przywieźć dwa egzemplarze. Coupé i samochód pięciodrzwiowy, no ten jest mniej uszkodzony od tego obok. Bardzo podobnie do tego BMW, aczkolwiek mocniej, czyli też fartuch tutaj, tylko tym razem lewy będzie wymagał wymiany. Komplet zdjęć wraz z opisem, zdjęciami też od spodu, z taką naszą krótką inspekcją, będzie dostarczony do klienta. Ten samochód jeszcze moim zdaniem jest do odbudowy i warto by go było odbudować, natomiast ten obok jest już, no wygląda dużo gorzej. Nawet można by powiedzieć, że blacharz by się cieszył, nie? Blacharz by zarobił, lakiernik również, ale zobacz jaki długi jest ten karbonowy dach, nie? Tak, długi, no. Przedłużony jakby w porównaniu do tego. Ciekawe, czy dałoby się z niego dociąć do coupé dach na przykład, nie? Jakby trzeba było. Tak więc M8 odradzamy, Audi RS5, do którego już sobie podejdziemy. Przy konfiguracji ktoś nie wziął karbonowych lusterek, takie high gloss, black optic, chyba tutaj też ten pakiet black optic będziemy mieli, ta sama felga, na zaciskach oczywiście logo RS, auto uszkodzone z przodu z 2019 roku, natomiast po pierwsze mamy maskę stack. Gdy Adam szarpał maskę, pobrałem Carfaxa, sprawdziłem, to jest już trzecia szkoda tego auta, więc moim zdaniem akurat no, lepiej generalnie odpuścić, bo ono wcale tańsze dzięki temu nie będzie, bo jest dużo ludzi, którzy na to nie patrzy. My zawsze tego Carfaxa sprawdzamy i tutaj nie jest to bardzo popularne auto w Stanach, natomiast jest tych RS5 trochę. Wiemy, że Wam się podoba w tym kolorze, uszkodzenia też jakoś nie przerażają. Natomiast po pierwsze nie można zajrzeć pod maskę, po drugie trzecia szkoda, także idziemy dalej. A chciałbyś sześć dziewczyn przewieźć Bentleyem? Nie, bo nie dałbym rady wszystkim naraz. Co się rzuca w oczy, to są dywaniki z takiej wełny owczej w tych wszystkich samochodach. Super premium, to jest w większości standard. Z zewnątrz odzyskany jest po kradzieży, posiada też uszkodzenia z zewnątrz. Natomiast nie będziemy sobie ich wszystkich szczegółowo omawiać, ponieważ będzie to zarezerwowane dla jednego z naszych klientów, który się zdecyduje, ponieważ to będzie oferta licytacji. To jest tutaj. Płyny ustrojowe sprawdzone, samochód jeździ, odpala. Nawet wodę polską ktoś pił tutaj w środku. Mi osobiście podoba się to wykończenie. No to jest na najwyższym poziomie, jakby nie było. Wszędzie jest skóra, bardzo dużo skóry. Na podsuficie też jest skóra. Anglicy często tą podsufitkę wyszywają skórą. Włosi zresztą też. W Rolls Royce tak samo możecie zobaczyć skórę w Aston Martinie. To jest już, można powiedzieć, level wyżej jak Alcantara. Coś tutaj na pewno było grzebane z systemem SOS, pewnie z lokalizacją samochodu, bo to jest rozebrane. Tak samo z tyłu na podsufitce od strony bagażnika widać, że pewne sterowniki są powyciągane. Być może ten samochód miał jakieś dodatkowe zabezpieczenia, które zostały pewnie wyciągnięte albo zniszczone, żeby po prostu go nie szło zlokalizować, aczkolwiek jak widzicie, no w końcu został odzyskany. Ale podziwiam złodzieja, ponieważ bardzo mało charakterystyczne
i popularne auto wybrał. Nie rzucające się w oczy, nie? No, ale takie auta się podobają, no. Mnie się bardzo podoba. No, chciał mieć Bentayga, to ma. To teraz miał. A teraz ma czas na przemyślenie. Teraz ma czas na przemyślenie, czy dobrze zrobił. Co się rzuca w oczy, to dalej tutaj są przyciski 0,8, nie? Tylko to pokrętło się trochę, takie bardziej premium zrobiło. Patrzcie, no dalej 0,8, wszystko przenoszę. Przyciski tak samo tutaj, bardzo podobny ten panel, ale widzicie, dodane takie drobne, no ja tego nie oblałem, ale są dodane takie drobne smaczki, nie? Czyli trochę aluminium. Fajne jest to, że o, tu można jednego dzieciaka zamknąć, tam drugiego i taki mały grześ sobie tam siedzi i nic nie może zrobić. Monitor, no nie powala, nie jest to największy system multimedialny, ale musicie pamiętać, bo w Audi są już duże systemy, zaraz to powiem, ale gorsze multimedia jak w Audi. No nie do końca, ponieważ właściciel Bentleya nie, to nie są właściciele, którzy chcą wsiadać i chce tu grać na PlayStation. On chce wsiąść, odpalić sobie super fajną muzykę, nastawić nawigację ewentualnie. Nie będzie zbyt wielu opcji szukał w tym menu. Ten samochód ma służyć do jazdy, do delektowania się, użytkowania, a nie do zabawy multimediami. Po to jest telefon, po to jest PlayStation, konsola, laptop, a nie samochód. Więc ja nie jestem fanem zbyt dużej cyfryzacji tych samochodów. Nawet te tutaj, widzicie, te zamykanie tych nawiewów zostało takie jak w Bentleyu w rozroście. No to jest mechaniczne, to jest coś pięknego, to jest kwintesencja motoryzacji. Bo jeżeli interesuje Was auto ze Stanów, dzwońcie 509 420 000. Reszta danych jest w opisie pod filmem. Zostawcie komentarz, zasubskrybujcie kanał, jeżeli nie dzwonicie. Natomiast nas już szofer zabiera na kolejną aukcję. Gdzie jedziemy, Adam? Jedziemy na dziewczyny. Nie, pamiętaj koniecznie o subskrypcji z naszych Instagramów. Tymczasem co? Jest rana. Szofer! Poszedł na papierosa. Poszedł na papierosa. No to co, żegnamy się z Wami. Pamiętajcie, sub, łapa w górę, komentarz. Cześć.